Pan ich napoił wodą mądrości, tak ich umocnił, że się nie zachwieją i na wieki ich wywyższy. Alleluja. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Witajcie w ten wtorkowy wieczór w oktawie Wielkiej Nocy. 21 w Anglii, 22 w Polsce. To jest taka msza na zakończenie dnia, żebyśmy szli spać razem ze Słowem, które Pan Bóg nam daje, ze Słowem, które ma w nas pracować. Przeżywamy cały czas radość Wielkiej Nocy, a dziś w dodatku mamy jeszcze święto państwowe Chrztu Polski ustanowione w 2019 roku. Wspominając Wielką Sobotę 14 kwietnia 1966 roku, kiedy został ochrzczony książę Mieszko, wracamy do wydarzenia, które ukonstytuowało polską państwowość, chrześcijańską tożsamość naszego narodu. Jesteśmy wdzięczni za wiarę minionych pokoleń, modlimy się o zachowanie tej wiary i życie nią na co dzień dla współczesnych pokoleń Polaków. Możemy podziękować za wszystkich tych, dzięki których jesteśmy ochrzczeni, tych, którzy nas przynieśli do Kościoła, najczęściej naszych rodziców, tych, którzy są dla nas chrzestnymi, którzy mają zadanie przekazać nam wiarę. Módlmy się też za wszystkich tych, dzięki którym jesteśmy wierzący. W czasie tej mszy szczególnie modlę się za Juliana i Marię Korlan. Dokładam do tego te wszystkie intencje, które niesiemy w naszych sercach. Chciałbym się też pomodlić za księdza Mateusza, to jest ksiądz mojej diecezji, który leży w szpitalu w ciężkim stanie. Tej modlitwy też potrzebuje. Pomyślmy o tych wszystkich sprawach, które chcemy w ten wtorkowy wieczór powierzyć naszemu Panu. Panie Jezu, na początku naszej modlitwy uznajemy, że jesteśmy grzeszni i prosimy Cię o łaskę Twojego miłosierdzia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie. Udzielaj mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, które pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr mówił do Żydów: niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr,
i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego, bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz powoła. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się do owego dnia około 3000 dusz. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Słowo Pana jest prawe, a każde jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna jego łaski. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei pokładanej w Tobie. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Alleluja, 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 alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nimi, weselmy. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario, a ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca, natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: widziałam Pana. I co jej powiedział? Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy katolicy i goście, parafiani, którzy jakimś sposobem zabłądziliście na tą naszą transmisję, żeby razem z nami się pomodlić i słuchać Słowa Bożego, chociaż może nigdy nie byliście w Birmingham, w kościele Michała Archanioła, ani nawet w Anglii. Jeżeli tutaj przyszliście, to znaczy, że Pan Bóg dla was coś tutaj ma. Pan Bóg dla nas przez Kościół ma codziennie Słowo, które ma nas prowadzić, które ma pogłębiać naszą wiarę. Takie Słowo, które ma też prostować ścieżki naszego życia. To, co słyszą dzisiaj Żydzi od Piotra, to jest: nawróćcie się, powiedział do nich Piotr. To słowo nawróćcie się to jest zmieńcie myślenie. Nie, cały czas jest w moim sercu pewnie coś takiego, co potrzebuje być zmieniane. Ja mogę pozwalać Panu Bogu, żeby to zmieniał właśnie przez swoje słowo, przez to, że ja to słowo przyjmuję.
Na końcu tego czytania mamy napisane, że ci, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni. Tam można by podstawić słowo słowo. Ci, którzy przyjęli Jego słowo, zostali ochrzczeni. To jest zadanie nie tylko tych, którzy mają być ochrzczeni, ale nas wszystkich, nie? Przyjmować Słowo Boże, które zmienia moje myślenie, ale które równocześnie daje też mi światło, daje mi pokój serca. Słowo Boże, które chce wyjaśniać te sytuacje, w których się znajduję. Słowo Boże, które chce dawać mi odwagę. Więc przejdźmy przez to słowo, zaczynając, ale tylko bardzo krótko, od Ewangelii, w której jest przedstawiona taka scena bardzo uczuciowa. Nie? Maria Magdalena szuka Jezusa, tęskniąc za Nim, chce zobaczyć Jego ciało. Nie? To jest zaskakujące, że w tym całym zamieszaniu ona, kiedy widzi Jezusa jako ogrodnika, mówi do Niego: jeżeli Ty Go przeniosłeś, to powiedz, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę. Nie wiem, jakiej postury była Maria Magdalena, czy byłaby w stanie przenieść Jezusa, czy było w niej tyle miłości, że miała takie poczucie, że jakimś sposobem to zrobi. W każdym razie to jest bardzo piękna scena, że ona ma takie pragnienie. Ja chcę się skupić na tym, że jej się wydaje, że to jest ogrodnik. Nie? Może to był przypadek, ale tradycja biblijna, jak sobie otworzymy Ewangelię według świętego Jana, 15 rozdział i pierwszy wers, to tam Pan Jezus mówi o tym, że Pan Bóg jest tym, który troszczy się o latorość, o winną latorość. Ale są takie przekłady biblijne, gdzie Pan Jezus jest nazwany, gdzie Pan Jezus nazywa Boga ogrodnikiem. Jest taka strona bibliepolskie.pl, można tam pooglądać różne przekłady Pisma Świętego polskie i między innymi Biblia Poznańska używa w tym pierwszym wersie 15 rozdziału Ewangelii Jana tego określenia na Boga, że Bóg jest ogrodnikiem. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są z okolic Poznania, którzy jedzą pyry. Nie? Pan Bóg jest ogrodnikiem. Jak sobie otworzycie tą stronę bibliepolskie.pl, to zobaczycie też, że tam jest taki przekład, że Pan Bóg jest oraczem. A to się wiąże z tym, że Pan Bóg jest i takim ogrodnikiem, i oraczem naszego serca. Nie? Pan Bóg jest takim ogrodnikiem, który chce uprawiać moje serce, który chce robić w nim porządek. Chce to serce oczyszczać z tego, co tam jest niepotrzebne, ale równocześnie chce w tym sercu sadzić coś, co będzie wydawało dobre owoce. Nie? I Pan Bóg robi to przez Słowo Boże, przez sakramenty, które przyjmuje z wiarą. Jesteśmy tak otwarci, żeby na każdej mszy świętej mówić to Panu Bogu: Panie Boże, możesz przeorać moje serce, nie? Możesz uprawiać moje serce, zrób tam porządek, wyrzuć z niego to, co mnie od Ciebie oddziela, a sadź tam to, co mnie do Ciebie przybliża, to, co wydaje dobre owoce. Mówię o tym jeszcze dlatego, że w pierwszym czytaniu, kiedy Piotr przemawia do Żydów, to mamy napisane, że gdy oni usłyszeli, to przejęli się do głębi serca. Przejęli się do głębi serca i powiedzieli: cóż mamy czynić? Przejęli się do głębi serca. To są Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 37 wers. I to słowo przejęli się do głębi serca, to jest takie greckie słowo katenoesan i ono się może tłumaczyć też jako, że oni mieli to serce wstrząśnięte, że mieli to serce poruszone, że mieli to serce skruszone. Jest taka anegdota, że jak święty Hieronim, to jest tłumacz Pisma Świętego z IV wieku, przychodził na mszę świętą, to on brał ze sobą kamień. I jak my na początku mszy świętej w czasie aktu żalu uderzaliśmy się w serce dłonią, pięścią, no to Hieronim się uderzał kamieniem, nie? Żeby to swoje serce skruszyć. To słowo znaczy też tyle, co przebity, ale to jest ciekawe, że to słowo też można przetłumaczyć jako przeorany. Piotr głosi Słowo Boże, a to Słowo Boże ma taką moc, żeby przeorać ich serce. I to jest coś takiego, czego my bardzo mocno potrzebujemy, bo my w naszym sercu, nawet jeśli już jesteśmy wierzący, to mamy takie przestrzenie, gdzie już na pewno wydajemy dobre owoce, gdzie dużo dobra dzięki Panu Bogu jesteśmy w stanie tworzyć, ale mamy też takie miejsca, w których dopiero
te nasze roślinki kiełkują, nie? Jeszcze nic z tego nie będzie. Ale mamy też w naszym sercu na pewno takie miejsca, gdzie rosną chwasty, nie? Gdzie to jest nikomu niepotrzebne. Nie? I to może chodzić o sposób patrzenia na świat, o to, jak ja o pewnych rzeczach myślę. Mogę mieć w sercu takie przestrzenie, gdzie już wydaje bardzo dobre owoce. Mogę mieć takie przestrzenie, gdzie dopiero coś kiełkuje. A mogę mieć równocześnie przestrzenie, gdzie są chwasty. I to jest ciekawe, że to wszystko się na siebie nakłada. Nie? Ja ciągle potrzebuję być w relacji z Bogiem, który jest ogrodnikiem, który w moim sercu chce robić porządek. Jest też w tym pierwszym czytaniu takie słowo, które Piotr głosi Żydom, że dla was jest obietnica i dla dzieci waszych i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz powoła. Nie mamy pewnie w naszym otoczeniu, bliższym czy dalszym, takich ludzi, którzy dzisiaj są gdzieś daleko od Pana Boga albo w jakichś przestrzeniach. Ich myślenie jest też dalekie od tego myślenia Bożego, od tego myślenia ewangelicznego. Dzisiaj na jednej z grup, gdzie się gromadzą tacy dyskutujący katolicy, jedna dziewczyna napisała pytanie: słuchajcie, co robicie z tymi ludźmi, z waszych znajomych na Facebooku, którzy popierają te ogólnopolskie strajki kobiet i czarne marsze? Wyrzucacie ich od razu ze znajomych, czy po prostu klikacie, żeby ich nie obserwować? Nie, co robicie z tymi ludźmi? No i ktoś tam napisał, że od razu wywala, ktoś napisał, że już nie ma takich znajomych, nie, ktoś napisał, że ich po prostu nie obserwuje, a ktoś inny napisał, że to ci znajomi zazwyczaj wywalają jego. Ja też, jak dzisiaj przeglądałem Facebook, widziałem te nakładki niektórych też moich uczniów i jest to w jakiś sposób dla mnie bolesne, jest to w jakiś sposób dotykające też mojego serca w tym momencie. Ale jak na tym się zastanawiałem, to przyszła mi na myśl taka ciekawa postać. Kobieta się nazywała Dorothy Day. Ona się urodziła w 1897 roku w Stanach Zjednoczonych. Zmarła w 1980 roku. Dorothy Day. Jak sobie wpiszecie w Wikipedii, to tam wyskoczy, że to była działaczka społeczna. Jest nawet potem się nawróciła. Jest taki wpis, że była chrześcijańską anarchistką. Nie wiem, co to znaczy, ale chyba coś dobrego. Może warto być chrześcijańskim anarchistą. W każdym razie Dorothy Day nawróciła się dopiero w trakcie swojego życia, ale wcześniej prowadziła taki dość bohemski styl życia, obracając się w kręgach socjalistów. Ona dokonała aborcji jednego ze swoich dzieci. Drugie dziecko przyjęła, ale to dziecko też zrodziło się w takim wolnym związku. Dopiero potem Dorothy się nawróciła. Kiedy ona zdecydowała się ochrzcić, to jej znajomi powiedzieli, że jest zdrajcą. Nie, czasami chyba warto być zdrajcą. I ona zmarła w 1980 roku, była też oblatką u benedyktynów, to znaczy to jest taki rodzaj życia zasadami benedyktyńskimi dla osób świeckich. Ona zmarła w roku 1980 i na jej grobie jest napisane słowo Deo gratias. Nie? I myślę sobie o Dorothy Day też w tym kontekście słowa, że są ludzie, którzy są daleko od Pana Boga, a których Pan Bóg nasz powoła. Nie? Myślę też o tym słowie w kontekście tych ludzi, których obserwuję, nie? Którzy dzisiaj mają takie myślenie, które jest oddalone od Pana Boga, jeśli chodzi o to, czy życie ma wartość od samego początku, nie? Czy życie ma wartość dopiero wtedy, kiedy ktoś chce tego życia. Nie? Dorothy Day, papież Benedykt XVI powiedział, bo Dorothy Day w ogóle jest przygotowywana do tego, żeby była ogłoszona błogosławioną, żeby była ogłoszona świętą. Dorothy Day jest dzisiaj sługą Bożym, więc możemy się modlić. Nie? Sługo Boża Dorothy Day, przyczyń się za nami. Papież Benedykt XVI powiedział o tym nawróceniu jej, że to była taka podróż przez wiarę w sekularyzowanym środowisku. Nie? I podróż przez wiarę w sekularyzowanym środowisku. Nie? To jest coś takiego, co właściwie się staje dzisiaj nam. Żyjemy w takim sekularyzowanym środowisku, które inaczej definiuje, co to jest życie, nie? Inaczej definiuje, co to jest miłość niż Pan Bóg. Nie? I od nas zależy, jaką my bierzemy mapę. Nie? Czy my przyjmujemy tą mapę, które nam daje to środowisko? Czy my przyjmujemy tą mapę, którą nam daje Słowo Boże? Czy my przyjmujemy tą mapę, którą nam daje Pan Bóg? Bo od tego wyboru zależy, gdzie my się znajdziemy.
Bo święty Piotr na koniec Żydom mówi tak: ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Nie, ja myślę, że na słudze Bożej Doroty Day, na służebnicy Bożej Dorocie Day to słowo się wypełniło. Nie? Uratowała się spośród tego przewrotnego pokolenia. Bardzo ciekawa postać, warto się jej przyjrzeć. A zupełnie na koniec Ewangelii chciałbym wam jeszcze, na koniec kazania chciałbym wam jeszcze polecić taki fragment, który nawiązuje do Ewangelii, do takiego, możemy powiedzieć, intymnego też spotkania Marii Magdaleny z Jezusem. Czasami w Piśmie Świętym są z boku tekstu takie odnośniki. W mojej Biblii Jerozolimskiej dzisiaj był odnośnik do Pieśni nad Pieśniami. Kto chciałby jeszcze na koniec dnia sobie poadorować to spotkanie i przeżyć jako swoje spotkanie z Jezusem, to polecam pomodlić się. To jest trzeci rozdział Pieśni nad Pieśniami, wersy od pierwszego do czwartego. Pieśń nad Pieśniami, trzeci rozdział, wersy od pierwszego do czwartego. Niech Pan Bóg daje nam Ducha Świętego, żeby to słowo w nas działało, żeby to słowo dawało w nas owoce, żeby to słowo dawało nam radość i pokój. Amen. Do Chrystusa, naszego nauczyciela i wychowawcy w wierze, zanieśmy nasze prośby i błagania. Przymnażaj wiary Kościołowi, by z mocą głosił Twoją rzeczywistą obecność w najświętszych postaciach eucharystycznych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wzbudzaj żywą wiarę u ludzi ustanawiających prawa w Polsce i na świecie, by mądrze wskazywali granice wolności człowieka zgodnie z dekalogiem i Ewangelią. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Zachowaj w polskim narodzie wiarę katolicką przyjętą w 1966 roku poprzez chrzest i wspomagaj nas, aby Polacy wierni tradycji ojców żyli na co dzień według Twojej Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prowadź światłem wiary przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, by przeniknięci duchem prawdy stali się wiernymi świadkami Twojej obecności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Powierzmy te wszystkie intencje tej mszy świętej za Juliana i Marię Korlan. Powierzmy księdza Mateusza, prosząc o dar zdrowia dla niego, wszystkich tych, którzy cierpią przy sytuacji epidemii, wszystkich tych, którzy się o nich troszczą, pracowników służby zdrowia. Powierzmy też wszystkich zmarłych, by Bóg przyjął ich do wiecznego szczęścia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. I módlmy się za nas tu obecnych, żebyśmy chcieli w naszym życiu mieć zawsze takie serce przeorane, gotowe przyjmować nasiona Słowa Bożego, żebyśmy chcieli w naszym życiu wybierać tą mapę, którą jest Słowo Boże i którą daje nam Pan Bóg. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Zmartwychwstały Panie, który pozwalasz nam siebie szukać, a szukającym dajesz się znaleźć, bądź uwielbiony w sakramencie Twojej obecności, którym codziennie możemy się karmić. Tobie chwała na wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium wina i wody daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Omyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swoich wiernych
i sprawa, by pod Twoją opieką zachowali otrzymaną łaskę i doszli do radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Bernardem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, o księdzu Mateuszu, o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa i ze czcią wspominamy najpierw pełną chwałę Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosme i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Składamy ją Tobie przede wszystkim za tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce. Podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą. Chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu, przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Panie Jezu Chryste, nie przyjdźcie ciało i krew Twoje. Ściany na wielku potępienia, dzięki Twojej miłosierdziu i chronię oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze. Alleluja.
Módlmy się. Wysłuchaj nas, Wszechmogący Boże, i przygotuj do wiecznego szczęścia serca Twoich wiernych, którym udzieliłeś wielkiej łaski Chrztu Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dzięki za wspólne trwanie przy modlitwie. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Niech to słowo, którym ogrodnik chce rozorać nasze serce, które chce zasiać do naszego serca, niech nam daje pocieszenie, pokój i radość na to wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Zapraszam do wspólnej modlitwy również jutro o 21:00, msza na koniec dnia. Niech Pan Bóg nas błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja. Bogu niech będą dzięki, alleluja, alleluja. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy pokornie, o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Służebnico Boża Doroty Dej, przyczyń się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.